jeśli chodzi o asortyment ogrodniczy, który mogę polecić tutaj producentom malin, mamy tutaj agrowłókninę Lutrasil o gramaturze 23 gram, dostępną w nawoju 100, 200 i 500 metrów bieżących. Znajdujemy się teraz na plantacji, która została okryta mniej więcej tydzień temu. Możemy tutaj porównać wzrost oraz kondycję malin, które zostały okryte agrowłókniną, z kondycją malin, która znajduje się tutaj na polu obok. Tutaj maliny nie zostały okryte niczym. Można tutaj zobaczyć, że są dużo, dużo niższe. Łan nie jest tak gęsty, jak jest tutaj widać, jest dużo niższy. Jest więcej pojedynczych pędów. Jeśli chodzi o przygotowanie malin pod okrycie agrowłóknin, radzimy tutaj właśnie przygotować maliny jesienią, czyli skrócić odpowiednio pędy bądź skosić je tak, aby były jak najniższe. Ważną bądź bardzo istotną rzeczą jest, by odkwaścić odpowiednio plantację, ponieważ agrowłóknina stymuluje też wzrost chwastów. Kolejnym ważnym aspektem jest zastosowanie linii kroplujących, które później można użyć podczas fertygacji. Agrowłókniny stosujemy mniej więcej gdzieś 5-6 tygodni. Okres zakładania agrowłókni jest uzależniony od aury, która panuje. Czyli zazwyczaj wychodzi tutaj to koniec marca, początek bądź środek kwietnia. Zdjęcie agrowłóknin następuje mniej więcej, gdy nie ma już zagrożenia wystąpieniem przymrozków majowych. Krywanie przede wszystkim przyspiesza wzrost pędów, niweluje tutaj straty, jeśli chodzi o uszkodzenia, zwiększa także zbiór tutaj owoców. Jeśli chodzi tutaj o agrowłókninę, którą mogę polecić Państwu do okrywania malin, jest to agrowłóknina Lutrasil. Wyróżnia się tym, że ma bardzo nowatorskie stabilizatory UV oraz ma opatentowane włókna wzmacniające tą włókninę. Włóknina jest bardziej odporna na uszkodzenia, na rozdarcia, przepuszcza dużo więcej promieni słonecznych oraz, co jest bardzo ważne, przepuszcza też wodę. Włóknina, która znajduje się na tej plantacji, nie jest naszą agrowłókniną. Nasza agrowłóknina dopiero będzie tutaj w fazie testów. Widzimy tutaj agrowłókninę Lutrasil, która będzie testowana w tym roku na tej plantacji. Chciałabym Państwu zaprezentować różnicę pomiędzy zwykłą agrowłókniną oraz agrowłókniną Lutrasil. Ta agrowłóknina oczywiście nie jest już pierwszy raz na tej plantacji, więc będzie też tutaj delikatna różnica. Jeśli chodzi o agrowłókninę Lutrasil, mogą tu Państwo zobaczyć, że ma tutaj włókna wzmacniające, które są widoczne gołym okiem. Dzięki temu agrowłóknina jest bardziej odporna na ciąg wzdłużny, poprzeczny, jest bardziej elastyczna, czyli jeśli chodzi tutaj na przykład o uszkodzenia wywołane przez silniejszy wiatr, który zaczyna obijać młode pędy, ta agrowłóknina niweluje ten efekt. Jej nowatorski splot pozwala też przepuszczać większą ilość wody. Agrowłóknina chłonie dużo, dużo mniej wody, przez co też nie obciąża młodych pędów. Jak wiedzą Państwo, na plantacji były już tutaj testowane agrowłókniny oraz tkaniny. Nasza firma może Państwu powiedzieć również agrowłókninę o gramaturze 50 gram oraz tkaninę o gramaturze 90 oraz 100 gram na metr kwadratowy. Nasze tkaniny są produkcji belgijskiej. Jako firma bardziej skłaniamy się tutaj do użycia właśnie tkanin, ponieważ są one bardziej wytrzymałe, bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne, na degradację poprzez promieniowanie UV. Dużym plusem podczas rozkładania tkaniny jest to, że gdy robimy otwory, używamy do tego palnika. Przy zwykłej włókninie podczas rozcinania mogą tworzyć się otwory, które pod wpływem wzrostu pędów mogą się powiększyć, czyli włóknina będzie się drzeć. Przy agrotkaniny nie ma takiego ryzyka. Kolejną istotną rzeczą jest to, że tkanina przepuszcza 100% wody. Największym plusem zakładania plantacji na tkaninie jest redukcja tutaj zachwaszczenia, redukcja używania środków przeciwko chwastom. Jest także poprawienie warunków fizycznych gleby.